Witamy na kanale Instytutu Analiz Środowiskowych. Nasza fundacja analizuje, nasza fundacja weryfikuje, nasza fundacja ściga sprawców mowy nienawiści, sprawców nietolerancji, wspomaga ofiary przestępstw, ale pamiętajcie, bez Was nasza działalność, również edukacyjna, się nie uda. Potrzebujemy wsparcia. Jeżeli możecie, subskrybujcie, jeżeli możecie, wesprzyjcie. Na dole jest przycisk wesprzyj. Mamy też konto na Patronite. Pomóżcie. Słuchajcie, każdy grosz się liczy w walce o polskie łowiectwo. A dzisiaj do rzeczy. Wiemy, że ostatnie nasze nagranie w postaci pytań i odpowiedzi przyniosło sporo kolejnych wątpliwości i już pędzimy, żeby je rozwiać. Pytanie, z którym się czytelnik nas zwraca, brzmi następująco. Czy myśliwy, tak zwany dewizowy, posiadający pozwolenie na broń z tłumikiem, może polować z bronią wyposażoną w tłumik w Polsce? A słuchajcie, odpowiedź jest w zasadzie dość prosta, ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania regulują polowania tak samo myśliwych polskich, jak i zagranicznych. I tutaj te przepisy są jednakowe dla wszystkich, tyle tylko, że w przepisach rozporządzenia nie znajdziemy nic na temat tłumika. Kwestia tłumika pojawia się w ustawie o broni i amunicji, która reguluje zasady posiadania, no ale tutaj mamy sytuację szczególną, ponieważ ta osoba posiadała pozwolenie wydane w innym kraju. Powiem tak, w mojej ocenie, co do zasady, taka osoba może wykonywać polowania na dziki z użyciem tłumika. Natomiast, to jest, jeżeli chodzi o tą pozytywną jakby stronę, natomiast negatywna jest taka, że nie ma przepisu, który by mówił, że nie wolno użyć tłumika do innych polowań. Dotyczy to również samych myśliwych polskich, gdzie również nie znajdziemy przepisu, który by zabraniał użycia tłumika do polowań innych niż te odstrzały sanitarne dzików. Natomiast o ile jeszcze Polaka można byłoby ścigać jako delikt dyscyplinarny, traktując takie zachowanie, a więc przed sądem łowieckim, o tyle obcokrajowiec nie podlega kompetencji, czyli kognicji sądów łowieckich, ponieważ sądy łowieckie są to sądy koleżeńskie tylko i wyłącznie dla członków Polskiego Związku Łowieckiego. Zatem podsumowując, osoba, która nie jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, nawet jeżeli dopuszcza się naruszenia przepisów ustawy, to w zasadzie, czy rozporządzenia, w zasadzie nie będzie do odpowiedzialności pociągnięta, chyba żeby to jej zachowanie było również przestępstwem lub wykroczeniem. A w tym przypadku tak nie ma, a więc podsumowując, no teoretycznie nie powinien, ale jeżeli naruszy te zasady, to i tak mu nic nie grozi. Drugie pytanie. Zakładając, że posiadam lunetę dzienno-nocną, czy można prowadzić z nią polowanie w dzień przy włączonej noctowizji czy podczerwieni? Posłuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię lunet dzień-noc, to problem jest cały czas ten sam. Otóż nie są to w istocie lunety, ale kamery przetwarzające obraz. A w takim przypadku pojawia się przepis rozporządzenia, który mówi, że do polowań nie wolno wykorzystywać tego rodzaju urządzeń, poza wyjątkami wynikającymi z ustawy, z rozporządzenia, a to mianowicie są to wyjątki dotyczące IGO i dotyczące polowań na dziki w nocy. Przypominam, że mówimy tutaj o polowaniach wyłącznie na te gatunki, czyli dziki, niektóre, uwaga, niektóre tylko drapieżniki oraz IGO. Dotyczy to wyłącznie polowań w nocy, a więc godzinę po zmierzchu i nie dłużej niż godzinę przed wschodem słońca. W takim przypadku możemy korzystać z urządzeń nocto- i termowizyjnych. Natomiast w pozostałym czasie, a więc w ciągu dnia, obowiązuje niestety anachroniczny przepis, który zabrania nam używanie jako urządzeń optycznych wszelakich instrumentów, które przetwarzają obraz, a do takich narzędzi należą właśnie ATN-y czy wszelkie inne lunety typu dzień-noc, które w istocie, jak powiedziałem, nie są lunetami, tylko są kamerami. A więc podsumowując, szanowny czytelniku, niestety takiego urządzenia w ciągu dnia do polowań legalnie nie możesz użyć, a używanie tego rodzaju instrumentów może stanowić
przewinienie dyscyplinarne, a więc jeżeli sprawa trafi do rzecznika, no to być może będziesz do odpowiedzialności dyscyplinarnej pociągnięty. Z mojej strony oczywiście uważam, że ten przepis jest nieadekwatny do rzeczywistości. Tego rodzaju sprzęty niczym się nie różnią od urządzeń optycznych i najwyższa pora, żeby pan minister pomyślał nad nowelizacją rozporządzenia, dopuszczając tego rodzaju sprzęty. No ale póki co tak nie ma.